Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani przewodnicząca, o odczytanie treści drugiej skargi. W sprawie rozpatrzenia skargi na działania prezydenta miasta związane ze zbywaniem nieruchomości gminnych położonych przy ulicy Grunwaldzkiej 45. Komisja przyjęła stanowisko, że Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle nie jest właściwa do rozstrzygania w trybie skargowym sporu cywilnoprawnego związanego ze zbywaniem nieruchomości gminnych położonych przy ulicy Grunwaldzkiej 45. Komisja stanowisko przyjęła jednogłośnie 7 głosami za. Radny Stanisław Gładysz nie brał udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Olejnik. Pani prezydent, bo ja pamiętam pod koniec chyba tamtego roku, czy w połowie tamtego roku, kwestia garaży już stanęła na sesji. Pani prezydent, rozmawialiśmy o tym, że tutaj tak dziwnie to wszystko wyglądało i sprawa miała zostać skierowana do sądu i sąd miał rozstrzygnąć odnośnie zasadności lub bez tych rzeczy, czy coś. Ja przepraszam, ale to chyba dotyczy dość blisko tej kolejnej skargi już pani. Czy mogłaby pani coś powiedzieć na ten temat? No, jeśli ma pani taką wiedzę. To znaczy, ta sprawa rozpatrywana przez komisję rewizyjną w ubiegłym roku była, że tak powiem, miała swój finał. Natomiast następny krok mógł być tylko drogą sądową kontynuowany, ale decyzję o tym, czy na drogę sądową wejdą ci, którzy się domagają zawarcia umów, czy kontynuacji umów, czy nie, to jest ich suwerenna decyzja i mnie nie wiadomo o tym, żeby ktokolwiek z nich tę drogę sądową wybrał. Natomiast to jest jakby inicjator całego tego sporu. Od skargi pani się rozpoczęło i w wyniku rozpatrzenia tej skargi doszło do rozwiązania umów najmu tych lokali, mimo iż trwała już w tym momencie rozpoczęta procedura zmierzająca do sprzedaży. Ale tamta sprawa została zakończona rozwiązaniem umowy najmu lokali. No i w związku z tym, że również znalazła swój finał w rozpatrywaniu przez komisję rewizyjną, to teraz ktoś, kto ma interes prawny, może tylko w drodze sądowej go dochodzić. Ale mnie, jak jeszcze raz powtarzam, nie wiadomo o tym, czy ktokolwiek z tych 5 bodaj byłych najemców taką drogę wybrał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę już więcej osób zgłaszających się. W takim razie przechodzimy do głosowania w sprawie skargi. Kto z państwa jest za przyjęciem stanowiska komisji rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.